I dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj mam dla was, muszę przyznać, że naprawdę super ciekawy mecz, super ciekawą rozgrywkę. Nie wiem, czy ktokolwiek z was śledzi rozgrywki koreańskie, ale wygląda na to, że mamy absolutnego bądźłę, najlepszego finalnego bossa multiplayera StarCrafta 2, którym jest Katie Rolster Flash, którego widzicie właśnie w tym momencie na waszych ekranach. Podobno z informacji, które zostały mi przekazane razem z tym replayem, niebieski teran, którego widzimy na naszych ekranach, to jest Flash. Ten Flash z Brood War'a. Człowiek, który wygrał 3 OSL-e, który wygrał 3 MSL-e, który wygrał WCG World Championship 2010, który jest po prostu absolutnie największym miazgatorem, razem z chociażby z Bisu, z Jaedongiem, jeśli chodzi o Brood War'a koreańskiego. Wygrał swój pierwszy nadawany w telewizji mecz w Brood War'a, kiedy miał 14 lat. Jest, jeśli dobrze pamiętam, najmłodszym zwycięzcą OSL-a w historii StarCrafta Brood War, więc no jego gra na pewno jest tutaj bardzo, jego przejście na StarCrafta 2 jest naprawdę bardzo, bardzo oczekiwane, ciekawe. Zresztą była tutaj prowadzona już pierwsza rozgrywka z nim w Star Lidze, która ma taki troszeczkę wymiksowany tryb, czyli gramy najpierw pierwsze Best of 3 w StarCrafta 1, a później drugi Best of 3 w StarCrafta 2, Ace Match ewentualny w StarCrafta 2 także. Tak więc słuchajcie, no będzie się działo. Będzie się działo w tej Korei, ponieważ mamy kolejne ligi, które nam się tutaj pokazują. Jego przeciwnikiem, z tego co zostało mi także przekazane, jest Kawhi Rice w tym matchupie. Nie wiem, czy to jest w 100% pewne, ale załóżmy, że jest to Kawhi Rice. I biorąc pod uwagę to, że i to jest generalnie według mnie normalne, to co robi w tym momencie Flash. 14 CC to jest sygnatura tego gracza, jeśli chodzi o Brood War. On ten 14 CC gra często gęsto. Słuchajcie, skupimy się tutaj troszeczkę na Flashu, bo ja chcę go pokazać po prostu. 14 CC to jest taka sygnatura, to jest, którą on gra w bardzo, bardzo często gęsto w Brood War'ze. No i zaraz zobaczymy, jak tutaj będzie w StarCraft 2 nam się pokazywało. Pamiętajmy także, że Flash ma taki, no troszeczkę niestandardowe, ma troszeczkę niestandardowe zagrywki, lubi grać jakoś nie tak, chodzi mi oczywiście o Brood War'a, lubi grać jakoś tak niezbyt przewidywalnie. Tego 14 CC są bardzo częste, które doskonale bronią, ma taki właśnie ekonomiczno-defensywny styl, chociażby jeśli chodzi o Brood War'a z takimi szybkimi goliatami, które w pewnym momencie zdefiniowały nam PvT, jeśli chodzi o Brood War'a. Tutaj mamy pojedynczego Reapera, który w tym momencie wybiega z bazy Kawhi Rice'a, więc zobaczymy, co ta jednostka nam tutaj zrobi. Jak na razie oczywiście nie robi zbyt wiele. Tymczasem, no właśnie, biorąc pod uwagę tutaj rozgrywki Flasha w Brood War'ze, no to chociażby mamy 74% win rate, jeśli chodzi o tego gracza w 2009 roku, 69% w 2008, 74% w 2011, bo naprawdę 3/4 swoich gier po prostu wygrywa w Brood War'ze. Tak więc zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi. Mamy dwa baraki, trzeci w tym momencie jest zbudowany. Jak na razie nie widzę tutaj ani jednego gazu. No i ten pierwszy Reaper nam tutaj wpada. Pamiętajcie, że on ma o pół zasięgu mniej. Tutaj pierwszy CV zostanie stracony. No i Kawhi Rice troszeczkę tutaj denerwuje swojego przeciwnika. Te Mariny starają się tutaj coś jeszcze tutaj odgonić. I wygląda na to, że kolejny z nich będzie w stanie bezproblemowo... Jednak nie będzie w stanie go zniszczyć. Więc wygląda na to, że ten Reaper był w stanie zniszczyć dwie jednostki, jakimi są SCV, ale biorąc pod uwagę to, że Flash już posiada swoją ekspansję, no i ten Orbital już działa, no to myślę, że bez problemu będzie w stanie tutaj się obronić. No i wygląda na to, że tak patrzę tutaj na jego APM, 132 średnio, 150 tutaj nie spada jak na razie poniżej 150. No i mamy dwa Reapery, które w tym momencie wpadają tutaj do bazy Flasha. Zaraz zobaczymy, jeden tak naprawdę na strzała, drugi zresztą też, i wygląda na to, że każdy z nich zabił tutaj jeszcze kilka jednostek. Na pewno jest to bardzo, ale to bardzo denerwujące. I tak jak wspomniałem, mamy jakieś 130-140 APM kontra 280 ze strony Kawhi Rice, więc on tutaj naprawdę ciśnie. Ale wracając tutaj troszeczkę do Kawhi Rice, no troszeczkę więcej baraków nam się pojawia. Mamy także Techlab, więc obaj gracze idą tutaj jak na razie takim troszeczkę trybem bardziej pure marinowym i zobaczymy, jak tutaj się to odbije na tej rozgrywce. Flashu, no właśnie, Flashu
Robi tutaj swoje kolejne baraki, które widać, że nie zostały chyba dokończone. Patrzę, tutaj jest budowana fabryka, zbiera oczywiście podwójny gaz, coraz więcej supply depotów tam się tutaj pojawia. Patrzę na kolejkę produkcji, Kawaii Rice, no to on już opracowuje steampack. Mamy także plus jeden, co ciekawe, ponieważ tutaj pojawiła się w międzyczasie Engineering Bay, co jest bardzo ważne. A jak na razie Flash żadnego z tych upgrade'ów nie opracowuje, więc zobaczymy, cóż tutaj będzie starał się robić. Trzy mariny biegają sobie na rally pointcie, przepraszam bardzo, na patrolu, żeby tylko jakieś ripery nam tutaj nie wpadły. No i te dwa ripery tak naprawdę są na strzała, ale cały czas żyją. Zastanawiam się właśnie, cóż Flashu będzie chciał tutaj zrobić, ponieważ jak na razie jedyne co robi to kolejne mariny. Przydałby się tutaj jakiś techlap albo coś w tym stylu. No i mamy także starport, szybki starporcik, szybki reaktor, więc Flash na pewno wydaje tutaj po prostu dużą liczbę, ilość swojego gazu po to, żeby nie mieć mocniejszych jednostek, tak jak te, które tutaj widzimy od Kawaii Rice, czyli takie, które są ze steampakowane i mają także plus jeden, tylko po prostu idzie tutaj w jednostki, które będą leczone. No i z jednej strony jest to fajne, z drugiej strony to jest tak troszeczkę siła kontra wytrzymałość tutaj grane. Flash będzie to troszeczkę bardziej defensywnie tutaj grał, podczas gdy jego przeciwnik wychodzi tutaj bardzo bardziej agresywnym buildem. No i mamy Kawaii Rice, który może wpasować się tutaj w dobry timing ze swoimi marinami. Zaraz zobaczymy, jak tutaj nam to wszystko wyjdzie, ponieważ jest bunkier, jest troszeczkę tych marinów, no i według mnie raczej Kawaii Rice nie będzie miał tutaj czego szukać. Dwa pierwsze mediwaki w tym momencie są już grane, mamy reapery, które no zostaną, według mnie, jeśli będą chciały wskoczyć tutaj na ten cliff, no to zostaną super szybko zestrzelone. A tymczasem mamy starport, który teraz pompuje dwa mediwaki. Gdyby atak nastąpił teraz, to Flash byłby o wiele słabszy. A jak zapewne zauważyliście, teraz już te dwa Reapery razem z marinami, no dopiero teraz tutaj nam wskoczą, więc nie będzie to wyglądało aż tak fantastycznie. Tymczasem jeden z tych Reaperów zostanie zestrzelony, wygląda na to, że tutaj zostały ostrzelane kilka tych jednostek, no i to będzie wszystko na temat tego wskoku Reaperów z tej strony. Flash w tym momencie wyskakuje swoimi jednostkami, nie ma steampacka, pamiętajmy, ale te dwa pierwsze mediwaki na pewno bardzo mu tutaj pomogą. No i zastanawiam się, czy zostawi tutaj te trzy mariny, wygląda na to, że tak, czyści troszeczkę swojego przeciwnika tutaj, no, który cały czas pompuje kolejne jednostki. Tymczasem mamy starport, który już tutaj zakończył dołączać się do reaktora. No i moje pytanie brzmi, cóż Flash będzie chciał tutaj zrobić na Kawaii Rice, który teraz zapobiega przejęciu Zelnagi przez swojego przeciwnika. Mamy cały czas te trzy mariny, które tutaj biegają, zauważcie to. Grane są kolejne baraki, no i mam także eBay, który opracowuje plus jeden na armor, co ciekawe. Przepraszam bardzo, na atak, tutaj na armor od Kawaii Rice idzie ten upgrade. No i mamy także steampacka oraz, tak jak powiedziałem, plus jeden na atak, które za chwileczkę się opracuje. Pierwszy tank już wyjechał dla Flasha, który według mnie posiada je o wiele wcześniej od swojego przeciwnika. Dokładnie tak, tutaj nie ma, z tego co zauważyłem, ani jednego tanka ze strony Kawaii Rice'a, więc Flashu, no tutaj muszę przyznać, że wychodzi na dosyć konkretne prowadzenie. Ma dwa SCV więcej, ma mniej marinów, ale właśnie ten pojedynczy tank na pewno tutaj da mu dosyć dużą przewagę. Gdzie ten tank się znajduje? Dopiero teraz tutaj jedzie. Nie ma Siege Mode'a, więc no troszeczkę tutaj się pospieszyłem. No i teraz jest zagrany steampack Flashu, troszeczkę się cofa. Ładnie tutaj wygląda ten Siege Tank, także DPS-uje dosyć mocno. I mamy plus jeden kontra plus jeden. Muszę przyznać, że Flash naprawdę ładnie tutaj wygląda, ze względu na to, że jego przeciwnik nie jest w stanie po prostu przejść przez to mocne przejście. No i mamy kolejny steampack zagrany w tym momencie przez Flasha. Zaraz zobaczymy, czy on będzie w stanie utrzymać pozycję. Wygląda na to, że tak, ten jeden Siege Tank oraz no lepsze pozycjonowanie jego jednostek wygrywa mu tutaj tą batalię i wygląda na to, że nie będzie w stanie zestrzelić tego mediwaka. Cztery mediwaki także posiada kontra tak naprawdę jeden swojego przeciwnika, więc to także pozwala mu tutaj na utrzymanie pozycji, ze względu na to, że jego mariny są po prostu reperowane o wiele szybciej. A przez reperowane mam na myśli uzdrawiane oczywiście. Aczkolwiek nie wiem za bardzo, jak mediwak uzdrawia pancerz, który jest poprzestrzelany w kilku miejscach, no ale cóż, wygląda na to, że mamy tutaj jakąś mega biotechnologię w tworzeniu pancerza. No i teraz będziemy mieli atak ze strony Flasha, tutaj jeden czołg został już wysiżowany. Zaraz zobaczymy, gdzie są tutaj te dwa kolejne czołgi. Wygląda na to, że w tym momencie atakują bardzo ładnie. Zaraz zobaczymy, czy Kawaii Rice będzie w stanie się obronić. Tutaj troszeczkę tych SCV nam także wpada, ładny snipe Siege Tanka ze strony Flasha, ale wygląda na to, że on nie będzie w stanie nic tutaj zrobić, on powinien wycofać według mnie w tym momencie swoje mediwaki, ponieważ są to jednostki, na których nie chciałby tutaj według mnie stracić. No i teraz wszystko to się wycofuje. Trzy tanki zostaną stracone. No nie jest to aż taka fantastyczna sytuacja ze strony Flasha, który stara się tutaj jeszcze coś wybronić. A ten jeden Marine nie będzie w stanie, ale mamy tutaj 8 mediwaków. Te jednostki trzeba wycofać ze względu na to, że Flash no nie chciałby ich stracić. Jednakże mamy 74 limitu kontra 106 i patrzę tutaj na Flasha. Ma
troszeczkę więcej marinów, ma jednego tanka oraz 8 mediwaków i kilka więcej SCV. Biorąc pod uwagę saturację, nie sądzę, żeby to był jakiś taki duży, żeby to była jakaś taka duża różnica, no i rzeczywiście zostanie to potwierdzone. 1400 przychodu kontra 1380, tutaj też troszeczkę taka fluktuacja ma miejsce. Flashu jednak będzie starał się kontynuować ten atak, w tym momencie będzie starał się dropować swojego przeciwnika. To może być naprawdę bardzo dobry pomysł, ponieważ sensor tower dopiero teraz jest zbudowany i jedynie pojedynczy marine stara się tutaj jakoś to wszystko wyskautować. Mamy 8 mediwaków, które w tym momencie wpadają bardzo ładnie, dropując tutaj wszystko to do maina. No i zaraz zobaczymy, jakie budynki, ile ich zostanie zniszczonych. Siege tank już w tym momencie jest rozłożony. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Jest jedna salwa na te wszystkie mariny, które nie są w stanie tutaj podejść. No i wygląda na to, że naprawdę duże obrażenia są zadawane. Zostało tutaj zniszczonych. Także SCV, muszę przyznać, że tych SCV jest zniszczonych naprawdę ogromna ilość. Wow, tak nie powinno się w tym momencie prowadzić tej rozgrywki. Ostatni czołg, który tutaj był, zostanie zniszczony, no i muszę przyznać, że Flash zniszczył tutaj konkretne ilości jednostek, no zwłaszcza SCV tutaj, zauważcie, 30 SCV straconych przez Kawaii Rise, który posiada ten swój trzeci Orbital Command, ale muszę przyznać, że wygląda to po prostu, no nie najgorzej, 55 SCV kontra 27, ładny drop ze strony Flash, on jest znany z tego, że także lubi dropować w Brood Warze, no i wygląda na to, że będziemy mieli tutaj jakąś konkretną akcję, tutaj jest troszeczkę tych marinów, pamiętajcie, ale będzie w stanie zdropować swojego przeciwnika. Flash jednakże nie robi tego i wygląda na to, że może będzie starał się atakować swojego przeciwnika. No zaraz zobaczymy, tutaj jest jeden dobrze wysiżowany tank. Czy to będzie dobry pomysł, żeby atakować właśnie w taki sposób? Wygląda na to, że to może nie być jakaś najlepsza sytuacja, w której nie być najlepszy pomysł ze strony Flasha. Dokładnie tak, tutaj troszeczkę więcej marinów wpada. Jeden tank także tutaj w naturalu zostaje zestrzelony, ten drugi w menu już ma 7 zabitych. No i właśnie tak nie powinno raczej się tego wszystkiego robić. Teraz jeszcze ten tank zostanie zestrzelony, nie, jednak nie. 76 życia pozostało tej jednostce. No i cały czas te mediwaki latają nam tutaj. Zostały mocno ostrzelane, ale wygląda na to, że będą w stanie utrzymać się przy życiu. Patrzę tutaj na Flasha, no i 116 limitu na 70, na 84. Ma swój trzeci orbital, tak jak jego przeciwnik. Ma więcej SCV, więc jest w stanie bezproblemowo tutaj oczywiście zająć swoją trzecią bazę. Także ze względu na to, że po prostu on atakuje jego przeciwnika, a sam ma wolną rękę, żeby robić w swojej części mapy cokolwiek mu się żywnie podoba. Kolejne tanki, mediwaków jak na razie nie widzimy, marinów jest coraz więcej, budowanych jest, jak z tego co widzę, przez Kawaii Rise 9 na raz. Coś u Flasha mniej więcej podobnie to wygląda. Tymczasem Kawaii Rise jest już 2-2, podczas gdy u Flasha jest 1-1. Pamiętajmy, że upgrade'y są bardzo ważne w TVT, zwłaszcza jeśli chodzi o mariny. Mariny upgrade'owane kontra nieupgrade'owane to jest naprawdę duża różnica, zwłaszcza z mediwakami, pamiętajmy, które po prostu leczą, zadajesz mało obrażeń, mariny twoje żyją o wiele szybciej, o wiele dłużej niż twojego przeciwnika, no i dzięki temu jesteś w stanie po prostu zadawać większe obrażenia, uzyskać przewagę, no i ewentualnie wygrać batalię. Tutaj już mamy, z tego co widzę, 11 mediwaków, myślę, że to jest naprawdę bardzo optymalna liczba. Patrząc w tym momencie na Flasha, no to będzie on po prostu kontynuował swój atak, to troszeczkę tych tanków powinno zostać złożonych. No i zaraz zobaczymy, trzecia mapa złapana przez Kawaii Rise'a, który teraz rzuca tutaj 5 mułów tylko po to, żeby no, być w stanie tutaj cokolwiek zrobić tak naprawdę. Tutaj kilka SCV stoi ze strony Flasha, który chyba jeszcze nie przyzwyczajony jest do rally pointów na command centrach. Patrzę tutaj na Flasha, no i kolejne baraki, kolejna fabryka, więc tutaj tych siege tanków będzie o wiele więcej. Plus jeden na tanki także są opracowywane. Drugi sensor tower ze strony Kawaii Rise'a został wybudowany tylko po to, żeby bronić tak naprawdę przed jakimikolwiek dropami. No i zaraz zobaczymy, cóż tutaj będzie chciał Flash z tym fantem zrobić. On buduje swoją czwartą bazę nie w miejscu, w którym mogłaby być ona wybudowana, czyli tutaj, ale w takim, które mógłby się tutaj nie spodziewać Kawaii Rise tego. Jeden z tych marinów zostanie zniszczony. Wow, ale wyciągnął ze sobą pojedynczego mediwaka, który chyba miał tam jeden życia albo coś w tym stylu. No i muszę przyznać, że Flash tutaj ciśnie. 2-2 za chwileczkę się zakończy. I zaraz chciałbym się dowiedzieć, czy Flash będzie decydował się na atak, no bo naprawdę jego armia jest tutaj bardzo mocna. Mógłby tutaj pokusić się o jakąś większą batalię. Problem polega oczywiście na tym, że Kawaii Rise ma tutaj przewagę broniącego się, czyli to jego przeciwnik wchodzi tutaj na jego rozstrzygowane tanki, to jego przeciwnik tutaj stara się atakować jego ufortyfikowaną pozycję, no i zaraz zobaczymy, co tutaj Kawaii Rise będzie się robił. On wychodzi z bazy, co ciekawe, no i zaraz zobaczymy, czy Flash będzie jakoś próbował to kontrolować. On w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi jego przeciwnik, i wygląda na to,
że Flash, o, czy jakoś tutaj wyniuchał chyba, on widzi już w tym momencie za pomocą Zelnagi, że jego przeciwnik będzie starał się go atakować, no i zaraz zobaczymy, Siege Tanki są w tym momencie rozłożone, Flashu stara się tutaj jakoś do tego wszystkiego podejść i wygląda na to, że nie będzie w stanie przejąć Zelnagi Kawai Rise, tymczasem jego przeciwnik wchodzi tutaj w zasięg jego sensor towera, co spowoduje, że Kawai Rise chyba będzie w tym momencie starał się jakoś tutaj cofnąć, zaraz zobaczymy, jak tutaj te Siege Tanki będą w stanie ostrzelać, to wszystko wygląda na to, że Kawai Rise ma o wiele mniej Siege Tanków od swojego przeciwnika, teraz ładuje jednego Medivaca, nie wiem za bardzo dlaczego ten Medivac został załadowany, ale to jest 8 marinów mniej, pamiętajcie, 8 marinów, które atakują mniej, no i mamy trzecią bazę, która zostanie zniszczona super szybko, Kawai Rise w ogóle tutaj swoimi SF-ami nie robi absolutnie nic, on będzie starał się na to, że atakować swojego przeciwnika 5 marinami w jego trzeciej bazie, ale jego armia jest po prostu o wiele mniejsza od tego, co posiada jego przeciwnik, tutaj cofa się troszeczkę marinów, kilka z nich także tutaj stara się atakować, no i wygląda na to, że Kawai Rise został zamknięty troszeczkę w niezbyt dobrej pozycji, no i zaraz zobaczymy, zostanie w tym momencie zaatakowany troszeczkę od tyłu i mam wrażenie, że to nie będzie zbyt dobry pomysł, czołgi się tutaj rozkładają, tych marinów jest tutaj naprawdę ogromna ilość, Flash w tym momencie nawet nie rozstrzygowuje swoich tanków, po prostu atakując swojego przeciwnika, miażąc absolutnie wszystko, GG God, mówi tutaj Kawai Rise i wychodzi z gry i muszę przyznać, że podobało mi się to, co robił tutaj Flash. Stracił, zauważcie, jak wyglądają straty, z 10 tysięcy zasobów do 16 tysięcy i Flash naprawdę stracił tutaj o wiele mniej jego straty, no te dropy, muszę przyznać, że po prostu to była miazgunia, ten jeden mega drop wygrał mu tutaj tak naprawdę grę i jak dla mnie było to mega konkretne. Jestem bardzo ciekaw tego, jak Flash poradzi sobie w StarCraft 2, ponieważ mamy już mocnych, ustabilizowanych graczy w GSL-u chociażby, mamy mocnych foreignerów, tak więc na pewno tutaj Flash będzie miał ciężką przyprawę razem z J-Dongiem, razem z tymi innymi graczami, którzy w tym momencie przychodzą także na StarCraft 2 w Kespie. Ale jestem bardzo pozytywnie zakręcony tym, co się dzieje w tym e-sporcie koreańskim. No i słuchajcie, to będzie jeden z flashowych replayów na dzisiaj. Mam jeszcze coś ciekawego tutaj dla was do nagrania, więc no cóż, ja kończę. Jeśli chodzi o tego replaya, za chwileczkę, jeśli chcecie, zobaczymy się w następnym.